Cześć, witam w kolejnym odcinku Bright TV. Nazywam się Marcin Stolarski i dzisiaj opowiem o testach termicznych. Testy termiczne, w odróżnieniu od szoków termicznych, polegają na sprawdzaniu działania urządzenia w różnych temperaturach, a w szokach termicznych sprawdzaliśmy tylko wyłączone urządzenie, podawaliśmy szybki zmian temperatury, aby je mechanicznie obciążyć. W tym miejscu widzimy płytkę, która jest takim mini flatsatem. Na nim mamy zamontowany moduł komunikacji odbiornik oraz nadajnik składający się z modułu pierwszego oraz z końcówki mocy. W szokach termicznych mieliśmy zamontowane tylko termometry. W tych testach mamy dodatkowo zamontowane kable sterujące oraz mamy kable podłączone do wyjść antenowych, ponieważ ten cały zestaw urządzeń będziemy musieli tylko podłączyć. Dodatkowo na wzmacniaczu końcowym mocy założone są takie dwie duże blachy. Jedna jest na górze, druga jest na dole oraz takie specjalne taśmy przewodzące są w środku, aby odprowadzać ciepło, ponieważ ta płytka będzie poddawana, będzie uruchamiana zarówno w wysokiej temperaturze, jak i w niskiej temperaturze. I ponieważ w wysokiej temperaturze będziemy jeszcze, ten wzmacniacz mocy będzie dostarczał dodatkowo jeszcze ciepła, to musimy zasymulować odprowadzenie tego ciepła na obudowę satelity i w tym przypadku właśnie te kawałki blachy będą symulowały dokładnie nam tą obudowę. Znajdujemy się w tej chwili po raz kolejny w laboratorium, w którym mamy dwie komory klimatyczne. Podczas testów termicznych będziemy wykorzystywali tylko komorę tą pierwszą, jako że jest po prostu nowsza i mamy większą w niej możliwości regulacyjne. W środku w tej chwili znajdują się płyty, w których będziemy właśnie testowali komunikację. W komorze mamy płyty zapakowane w folię, która zabezpiecza przed ładunkami elektrycznymi. Z tej torebki tutaj mamy wprowadzone przewody, które wychodzą tutaj przez przepust na zewnątrz do przyrządów. No i cóż, zamykamy komorę. I uruchamiamy program. Test będzie polegał na tym, że na początku utrzymujemy płyty w temperaturze 25 stopni i przeprowadzamy kompletną procedurę testową dla tych komponentów. Następnie podgrzewamy całość do temperatury, maksymalnej temperatury przechowywania. W tej temperaturze urządzenie jest wyłączone. Następnie obniżamy do temperatury, maksymalnej temperatury, w jakiej urządzenie może działać. W tej temperaturze przeprowadzamy znów kolejny test. Wyłączamy urządzenie. Obniżamy temperaturę do najniższej możliwej temperatury przechowywania urządzenia. Potem ją podwyższamy do najniższej temperatury, w jakiej urządzenie może pracować. Znowu kolejnie uruchamiamy urządzenie i przeprowadzamy kolejny test. A następnie jest kilka cykli między maksymalną temperaturą i minimalną temperaturą pracy, gdzie cały czas urządzenie działało i będzie przeprowadzane będą w trakcie tych zmian tutaj testy urządzenia. Na końcu wracamy z powrotem do temperatury 25 stopni, gdzie ponownie wykonujemy kompletne testy przez testowanie urządzenia, tak aby sprawdzić, czy w czasie testu nie nastąpiły jakieś zmiany parametrów charakterystycznych dla modułów komunikacji. W laboratorium mamy cały sprzęt, któryśmy wykorzystywali w laboratorium Brighta, to znaczy mamy analizator widma, voltomierze, analizator stanów logicznych, zespół zasilaczy, mini stację naziemną, interfejs tak zwany testboard, plus oczywiście zestaw tłumików, którymi tutaj będziemy regulowali sobie poziom sygnału dochodzącego do płyty oraz odbierany. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Na kolejne zapraszam na stronę www.bright-pl.pl. Zapraszam.